To jest podcast Radia 357, najchętniej wybieranego radia internetowego w Polsce. Dobra muzyka, mądre rozmowy, sprawdzone informacje i żadnych bloków reklamowych. poznaj.radio357.pl. Miłego słuchania. Plac na rozdrożu. Dobry wieczór. W audycji Plac na rozdrożu wita Państwa Aleksandra Daszkowska-Kamińska. Wydawcą audycji jest Roma Leszczyńska, a realizuje Milena Krupińska. Temat dzisiejszej audycji jest bardzo wiosenny, ale i poważny. Wiąże się z dojrzewaniem i pewnym symbolicznym momentem w życiu. W tym roku tak zwanych abiturientów, to jest naprawdę świetne słowo, jest prawie 300 tysięcy, w tym prawie 200 tysięcy to absolwenci przywróconego w wyniku reformy 4-letniego liceum. Czym właściwie jest ten egzamin dla młodego człowieka u progu dorosłości? Kto ma rację? Czy ci, co mówią, że kiedyś to były matury? Czy ci, co głoszą, że matura to bzdura? No i po co państwo wkłada tyle wysiłku, aby za pomocą szkół ten egzamin przeprowadzić? O tym i innych ważnych maturalnych sprawach porozmawiam dziś z moimi gośćmi, którymi są Aneta Korycińska, polonistka, nauczycielka, znana w sieci jako Baba od Polskiego. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Oraz dr Michał Sitek, socjolog, kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych w Instytucie Badań Edukacyjnych, prowadzi międzynarodowe badania umiejętności dorosłych PIAK. Dobry wieczór. Nie mogę skorzystać z okazji, aby każdego z Państwa nie spytać o wspomnienie maturalne. Pani Aneto. Mam bardzo niepedagogiczne wspomnienia maturalne, to znaczy ja jako ta uczennica, która zawsze się uczyła i siedziała po nocach i rodzice na nią krzyczeli, że gaś już to światło, ile można się uczyć, tak do matury się nie uczyłam. No to dobrze chyba. Tak, ale powinno... Było sukcesem. Jest kultura zakuwania też przed maturą. Ona mnie ominęła. Myślę, że też dlatego, że ja już po prostu byłam zmęczona. Zmęczona liceum. Ja powiedziałam, że jakoś to będzie. I a sam dzień matury? Miałam grypę i pamiętam, że musiałam co chwilę prosić o chusteczki z komisji. I napisałam ją bez żadnego stresu, a nawet dopadła mi taka głupawka, że się cały czas chciało mi się śmiać. A pan, panie Michale? Pan... No, ja nie byłem niestety najlepszym uczniem, więc bardzo się stresowałem. Polskim, matematyką? Jaki drugi przedmiot? Matematyka, bo byłem na profilu matematyczno-fizycznym i wtedy to było obowiązkowe. Natomiast wybrałem sobie też WOS i to był pierwszy rocznik, który mógł zdawać wiedzę o społeczeństwie. I z całej szkoły zdawały dwie osoby, więc akurat ta część była bardzo przyjemna. Była głównie historia najnowsza, więc egzaminujący nas nauczyciele byli bardzo wzruszeni. To było tuż po przełomie, początek lat 90. Nagle można było mówić o pewnych rzeczach, o historii najnowszej, więc to był taki bardzo sympatyczny aspekt. Natomiast no, faktycznie stres, zdenerwowanie, matematyka, też właśnie wtedy jeszcze było kilka zadań, tak, plus wypracowanie, więc bardzo to się różniło od obecnej matury. Ja byłam szczęściaro, tylko dopowiem jeszcze, bo ja nie musiałam pisać matematyki. No tak, właśnie, bo to się tak zmieniało przez wszystkie te lata i w ogóle dobrze jest tutaj wspomnieć, że egzamin maturalny ma tradycję w Polsce sięgającą w ogóle XIX wieku, tak, jeszcze Królestwa Polskiego. I przez lata był nazywany egzaminem dojrzałości, potem ta nomenklatura się zmieniła i uznaje się go za najważniejszy egzamin podczas edukacji. I takie na początek może trochę prowokacyjne pytanie. Skoro to jest najważniejszy egzamin i najtrudniejszy, to dlaczego prawie wszyscy go zdają? Jak państwo myślą? Dzisiaj potrzeba. Trzeba? Co to znaczy? To znaczy, mówi się, że to jest egzamin dojrzałości. Jest to taki stres, który myślę przede wszystkim dorośli projektują na młodych ludzi, że od tego egzaminu zależy ich życie i bez tego egzaminu będą straceńcami po prostu dla społeczeństwa. I dlatego wszyscy go zdają, bo chcą go zdać. To wszyscy przystępują. Dobrze, a skąd dobrze, wysoka... dobrze, nie wszyscy zdają. No właśnie, skąd wysoka zdawalność? Jednak wysoka, bo prawda, że bo ten próg jest niski. 30%. Tak, 30%. No trzeba też pamiętać, że no, z biegiem czasu coraz więcej osób przystępuje do matury.
na początku to właśnie były bardziej elita, tak, absolwenci liceum, kilkanaście procent, znaczy wtedy to było niewielki procent, tak, obecnie uczniów przystępujących do matury, to jest zdecydowana większość absolwentów szkół średnich, no ale na przykład w technikach maturę zdaje dwie trzecie absolwentów, trzy czwarte podchodzi do tej matury, więc no, trzeba pamiętać, że są też osoby, które nie zdają matury, natomiast też się to wpływa na funkcję tego egzaminu, który staje się bardzo powszechny. Myślę, że stąd też to takie przekonanie, że matura jest coraz łatwiejsza, bo ona jest też coraz bardziej dostosowana do tego, że jednak nie 10% absolwentów idzie na studia, ale jednak większość absolwentów idzie na studia, 60-70% w Polsce. A na tle międzynarodowym jak to wypada? To jest trudniejszy egzamin niż w innych krajach, egzamin tego typu? No trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że faktycznie jest kwestia tego progu, który tego 30%, który jest stosunkowo niski. Natomiast no, tu wydaje mi się, że się bardzo nie różnimy od innych krajów. To w dużej mierze właśnie zależy też od odsetka osób, które później kontynuują naukę na studiach, no bo oprócz tego, że właśnie można maturę zdać lub nie zdać, to dla wielu absolwentów dużo większe znaczenie ma nie tylko nie to, czy zdali, tylko jak zdali. Tak? Są absolwenci, którzy uzyskują 100%, poprawnie odpowiadają na wszystko i uzyskują 100% po to, żeby dostać się właśnie na takie najbardziej elitarne studia. Więc maturzyści są bardzo, bardzo zróżnicowani. A to właśnie jest taka zmiana, która weszła już 20 lat temu, to, że egzamin maturalny jest kwalifikacją na studia. Dlaczego to w ten sposób było wymyślone? Po co ta zmiana? To była dobra zmiana, w ogóle wprowadzenie egzaminów zewnętrznych dla nas, zwłaszcza dla socjologów, którzy zajmują się edukacją i specjalistów edukacji. Bardzo sobie chwalimy to, że właśnie są powszechne egzaminy, które sprawdzają wiedzę i umiejętności no niemal wszystkich absolwentów, bo to nam daje informacje o jakości nauczania, pozwala sprawdzać i też pełni taką funkcję regulacyjną, tak? To znaczy powoduje to, że jednak szkoły w Polsce są dość podobne, to znaczy reprezentują bardzo podobne, zazwyczaj jednak wysoki poziom. Coś, co było obecne tutaj właśnie w krajach Europy Środkowej, o czym tak bardzo nie mówiono w Polsce, ale na przykład wprowadzenie egzaminów odpowiednika matury na Ukrainie, ono miało takich głównie cel antykorupcyjny, tak, żeby rekrutacja do szkół wyższych odbywała się na przejrzystych zasadach, żeby właśnie nie dostawali się znajomi, żeby to trochę uniezależnić od właśnie decyzji, tak, czy jakichś tam koneksji osób, które starają się o studia. O tym się tutaj w naszym kraju nie mówiło, ale na pewno jakoś w dużym stopniu też uporządkowała system edukacji pod względem właśnie ujednolicenia tego systemu, tak? Czy też usankcjonowania pewnych wspólnych wymagań wobec szkół. No ale jak wiele rzeczy, egzaminy mają swoje zarówno zalety, jak i wady. Pewnie o tym będziemy rozmawiać. Tak, bo też pojawia się zarzut, że skoro to jest takie ujednolicone i szkoły muszą być podobne, no to cały ten cykl edukacyjny szkoły średniej no, sprowadza się do przygotowania do matury. Czy pani Aneto, pani ma takie wrażenie? Niestety tak, bo zapominamy o tym, że nauka i edukacja niekoniecznie powinna służyć temu, żeby ktoś został doprowadzony do egzaminu i żeby ten egzamin zdać jak najlepiej, bo to jest po prostu taki wyścig na wyniki, co w ogóle nie wspiera procesów edukacyjnych. Ale z drugiej strony ja się bardzo cieszę, że to liceum czy technikum, w ogóle szkoły ponadpodstawowe kończą się tym egzaminem w całej Polsce takim samym, a nie, że mamy egzaminy na studiach dopiero. Bo uważam, że dzięki temu, tak jak ja pochodząca z Podlasia, nie musiałam jednego dnia jeździć po całej Polsce i zdawać tych egzaminów w różnych uczelniach, bo po prostu nie byłoby mnie na to stać też, żeby dojeżdżać. A tak napisałam ten egzamin i mogłam składać dokumenty, gdzie tylko chciałam.
Tak, ale czy uczelnie nie skarżą się na to, że uczniowie nie są przygotowani do uczenia się na specyficznych uczelniach, tak? Że nie mogą jakoś dopasować swojego egzaminu? Nie ma takich zarzutów? No owszem, to znaczy tutaj wchodzimy w taki temat, że egzaminy mogą być dobre i złe. Tak? Mhm. To znaczy, że na egzaminie można promować pewne treści lub pewne formy umiejętności, a można marginalizować inne. Tak? To znaczy można bardziej starać się na przykład premiować umiejętność pisania, ale można też w jakiś sposób bardziej akcentować znajomość faktów, informacji, takiej wiedzy encyklopedycznej. I oczywiście te egzaminy no, są pewnym też kompromisem, jeśli chodzi o potrzeby szkół wyższych. Tak? To znaczy inaczej, pewnie inaczej widzieliby ten egzamin profesorowie, którzy wykładają na Politechnice, inaczej wykładowcy kierunków humanistycznych, więc jest to na pewno jakiś kompromis. Przede wszystkim to, że sprawdzane są takie właśnie podstawowe wiadomości z języka polskiego, z matematyki, z angielskiego, to jest jakby mocną stroną. To znaczy, że jest to jakiś taki fundament, który każdy powinien posiadać bez względu na to, co potem będzie robić w życiu i co, co będzie na przykład studiować. Więc jest to pewna... czyli lektury, czyli wszystkie tego typu... No tutaj wchodzimy właśnie w ten spór, tak? Co powinno być ważniejsze, też co jest potrzebne potem w życiu. Ja na co dzień zajmuję się badaniami międzynarodowymi, w których właśnie mierzone są te umiejętności i od kilkunastu lat bardzo ewoluuje też. Znaczy staramy się prowadzić badania, które są porównywalne w czasie, ale na przykład korzystanie z umiejętności rozumienia tekstu no tak bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich lat, że to jest też odzwierciedlane w tych testach międzynarodowych, tak? Że tam mierzy się też umiejętność rozumienia tekstu w formie cyfrowej, którą mają właśnie treści internetowe, czy też różnych form tekstu, które coraz częściej też wymagają oceny wiarygodności tekstu. Tak? Już nie spotykamy się tylko z gazetami, tygodnikami, czy książkami, ale napotykamy się na mnóstwo różnych informacji, gdzie taką podstawową czynnością jest ocenienie, czy w ogóle to źródło jest wiarygodne. Więc no wydaje się, że to też powinny w jakiś sposób uwzględniać i powinny ewoluować egzaminy zewnętrzne. No ale z drugiej strony mamy też takie oczekiwanie, też chyba uzasadnione, że ten egzamin powinien jednak weryfikować właśnie znajomość pewnego kanonu literatury, tylko można się zastanawiać, czy po prostu ta lina nie jest przeciągnięta za daleko, tak, za bardzo, jeśli chodzi właśnie o, czy to o listę lektur. I tu oczywiście jest mnóstwo tematów do sporów i do dyskusji, czy to tak powinno wyglądać, czy to bardziej powinien być nacisk na jakieś takie umiejętności praktyczne, Więc to właśnie jest przedmiotem sporu, nie tylko w Polsce, bo w wielu krajach jest to przedmiotem dyskusji. Pani Aneto, absolwent, maturzysta właściwie, absolwent liceum powinien przeczytać Lalkę i Potop? Oj, zdecydowanie nie. Na pewno ma wiedzieć, o czym są te książki, kiedy powstały i jakie cechy danej epoki można w nich zobaczyć. Bardziej problematyka niż sama treść i to jest, myślę, ta podstawa, która jest podstawą wielu sporów dzisiaj. Ta lista lektury jest bardzo długa. No i wiadomo, że młody człowiek, jeżeli miałby czytać tylko lektury, to jest pierwsza droga do tego, że w ogóle przestał czytać książki w swoim życiu. Więc to jest wielkie zniechęcenie. I też przerażająca była lista pytań, bo do tej pory tego nie mieli. I takich szczegółowych pytań, na przykład z chłopów, które zostały usunięte. Ostatecznie pojawiła się nagroda dla maturzystów, że jednak nie mają tak ciężko. Ale oczywiście tutaj mówię z przymrużeniem oka o tym, każda matura troszeczkę coś innego sprawdzała. Ta poprzednia z 2015, w tej formule 2015, ona była
jak mówili sami młodzi ludzie, dość prosta i można było ją przejść bez znajomości jakiejkolwiek lektury. Bo właściwie najbardziej się liczyło. To było czytanie ze zrozumieniem, a później rozprawka. I w tej rozprawce można było się odnieść do dowolnego jakiegoś tekstu. Tak, tam hip-hopowe teksty można było rzucać. Gwiezdne wojny, Shreka, wszystko to mogło się pojawić. I dobrze, bo ona sprawdzała umiejętność czytania tekstów kultury, dostrzegania różnych motywów, ale była faktycznie dziwnie łatwa. Jeżeli chodzi o ten język polski. Tak mówili młodzi ludzie, że właściwie nie ma motywacji, żeby się do tego uczyć. Teraz jest już troszeczkę inaczej. To zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałam jeszcze dopytać, co pani zdaniem należy do takiego właśnie kanonu dla maturzysty, obojętnie w starej czy w nowej maturze, którą młody człowiek powinien znać po liceum, po technikum, no, ktoś, kto uzyskał wykształcenie średnie. Jeżeli chodzi o lektury? Mm-hmm. Lektury czy zagadnienia? Myślę, że zagadnienia przede wszystkim, czyli epoka jedna po drugiej i co było wtedy ważne, co kształtowało wtedy ludzi i jak chcieli swoje poglądy pokazywać chociażby w sztuce i tyle. Czyli dla mnie epoka i wiedza taka historyczna, wyszukiwanie się różnych motywów, szukanie ich w świecie współczesnym. Czy my nadal tak samo myślimy jak ludzie w czasie renesansu, czy się już jednak zmieniliśmy jako ludzkość? To powinno być moim zdaniem. I to potrafi zaciekawić? Tak. Widzę, że zdecydowanie. Takie szukanie w świecie bliskim młodym ludziom tego, co oni mogli wyczytać chociażby czytając Kochanowskiego. Teraz chciałabym się przyjrzeć temu konkretnemu egzaminowi, czyli nowej formule matury. Po raz pierwszy będą ją zdawać absolwenci 4-letniego liceum, czyli te osoby, którym reforma skasowała już gimnazjum. I mam wrażenie, że po raz pierwszy jest więcej strachu o egzamin z języka polskiego, a nie o matematykę, która zawsze była takim największym postrachem. I czy rzeczywiście jest się czego bać? Oczywiście mówię to z perspektywy mojej, czyli polonistki po trzydziestce. Uważam, że nie ma czego się bać, dlatego że osoby, które przystępują dzisiaj do matury, one są przygotowywane do tej formy. Tak też wyglądał egzamin ósmoklasisty, oczywiście teraz dochodzi egzamin ustny. Bardzo podobne one są do siebie. Jest czytanie ze zrozumieniem, które wymaga porównania obu tekstów, wyrażenia własnego zdania. Właściwie jest to głównie ćwiczenie na argumentację, czy ten młody człowiek potrafi podać jakieś swoje stanowisko, i je zargumentować. I to jest podstawa, czyli coś, co też ćwiczyli od szkoły podstawowej, czyli pisanie rozprawek. Nawet to wypracowanie, to jest wypowiedź argumentacyjna. Mogą to zrobić w formie listu w gruncie rzeczy, czyli tak czy siak jest to rozprawka. I w tym roku, i w następnym nie mają też narzuconej lektury obowiązkowej, na którą muszą się powołać. Mogą ją wybrać, jakby mieli tutaj utratę pamięci i nie potrafili powiedzieć, kto napisał wesele, to mogą sobie sprawdzić, bo nawet jest pełna lista wydrukowana w tym arkuszu egzaminacyjnym. Nowością jest na pewno test historyczno-literacki, czyli pytania dotyczące każdej praktycznie z epok, ułożone chronologicznie, żeby było łatwiej. Te pytania są też raczej oczywiste. Niemal w każdym zestawie jest pytanie o motyw Dens Macabre czy o motyw Vanitas. Po prostu z tym trzeba byłoby wyjść, mając maturę, wejść w dorosłość. I to jest szokujące, tylko chyba przez to, że to jest nowe. Na pewno to, że to jest nowe, też wywoływało wielki szok nakręcany medialnie. Plus te matury ustne. Wystarczyły 2 lata, żeby ludzie zapomnieli, że zawsze była matura ustna. I teraz też jest matura ustna. Co więcej, przynajmniej znamy te pytania, jakie mogą się przytrafić. I ten młody człowiek ma 2 lata, żeby je przygotować. Ale może ma to związek z tym, że ta poprzednia, to co pani powiedziała, była rzeczywiście bardzo łatwa. Być może zbyt łatwa. Chyba tak. Przez to porównanie jest o wiele trudniej, bo wtedy nie było tego testu historyczno-literackiego. Czytanie ze zrozumieniem miało też pytania ABCD. Można było w ten sposób odpowiedzieć. Było to napisanie streszczenie, to było trudne. I teraz jest notatka syntetyzująca. Muszą młodzi ludzie na języku polskim liczyć wyrazy, bo to jest konieczne, żeby się zmieścili w tej puli. To jest dużo takich rzeczy, o których trzeba pamiętać. Czyli dużo takich technikaliów. Technikaliów, a wiadomo, że ta energia jest taka duża w tym, kiedy się jest młodym człowiekiem, że trochę chce się pędzić, myślę, przez te polecenia jak najszybciej, żeby mieć to za sobą. Jeżeli chodzi o ustny egzamin, ustny był stresujący, bo to oznacza, że w końcu trzeba jednak znać te dziady, bo wcześniej można było ich nie znać i podejść do matury.
Pan, badając kompetencje, widzi, że ta nowa matura bada to, co pojawia się w innych egzaminach, w innych krajach. Czy wyłapuje jakoś te umiejętności? Wydaje się, że ona, zwłaszcza ta nowa matura, jest bardziej pamięciowa. To znaczy jest bardziej wymagająca, jeśli chodzi właśnie o znajomość faktów. I trudno to porównywać z poprzednią maturą. Na pewno w mniejszym stopniu niż na przykład badania PISA, które prowadzimy, mierzy jakąś umiejętność argumentacji, krytycznego myślenia, tak, czy pewnej samodzielności. Na pewno to, co pani wspomniała, ten element takiej niepewności, że to jest jakby pierwszy rocznik, były wprawdzie matury próbne, ale w zasadzie to nie wiemy. Ale nie wiemy, nie mamy tych arkuszy z poprzednich lat i zawsze jakby jest łatwiejsza sytuacja, w której jest to jakby bardziej przewidywalne, ponieważ wiemy, jak to było, można było sobie wydrukować arkusze z poprzednich 7 lat, zobaczyć mniej więcej, czego można się spodziewać. No niestety nasz system egzaminacyjny, on nie jest porównywalny w czasie, to znaczy to, że często się zmienia. Tak, Centralna Komisja Egzaminacyjna dokłada wszelkich starań, żeby ta trudność była w miarę podobna, natomiast no, są egzaminy łatwiejsze, są egzaminy, które są bardziej trudne, więc tutaj też trudno mówić o analizowaniu jakichś tam trendów, o to, czy na przykład, czy młodzież ma coraz wyższe kompetencje, czy coraz niższe. No i jest też ten aspekt pandemii, jak wiemy z wielu badań prowadzonych na świecie, ale też już właśnie egzaminów w różnych krajach. No niestety ten okres pandemii, zdalnego nauczania odbił się negatywnie na umiejętnościach, ale zwłaszcza powiększył zróżnicowanie tych umiejętności, bo jeżeli ktoś miał wewnętrzną motywację, dobre też warunki rodzinne, to uczył się, natomiast no, byli też tacy uczniowie, dla których ten okres był dużo bardziej stracony pod względem edukacyjnym. Więc z tego względu też to jest, ta matura teraz jest bardzo wyjątkowa, bo ona wciąż jednak dotyka tych kohort, które doświadczyły edukacji zdalnej. No i jest ten właśnie element eksperymentu, tak? Jest to rocznik, który został zaskoczony tym, że został na dłużej w szkole podstawowej, tak? I jest to... Potem w domu na edukacji zdalnej. I pierwszy rocznik, który kończy czteroletnie liceum, bo absolwenci technikum jeszcze będą zdawać na starych zasadach. I te 4 lata też jak gdyby zgodnie z intencją miały powodować, że ta matura ma być trudniejsza, tak, od tych poprzednich po 3-letnim liceum. Niepokój jeszcze jest słusznie, myślę, prowokowany przez niepokój nauczycieli, dlatego że zasady egzaminacyjne trochę się zmieniały w trakcie, kiedy nauczyciele już uczyli młodych ludzi, omówili w klasie pierwszej te utwory, które później zostały usunięte z listy lektur egzaminacyjnej, więc właściwie była to trochę z perspektywy nauczyciela strata czasu, który zamiast poświęcić czas na dyskusję, pędził lektura za lekturą. A kryteria oceniania są znane nauczycielom, którzy przygotowują uczniów do matury? To jest jasne, jak to będą oceniane te egzaminy? Nie jest jasne, dlatego jest jasne, tylko że informator jest tak napisany, że potrzebne jest do niego mnóstwo przepisów. Sama prowadzę szkolenia, edukując nauczycieli, i to są też nauczyciele, którzy w tym roku dopuszczają jakby swoje klasy już maturalne do samego egzaminu, a w marcu brali udział w szkoleniu, jak wygląda ten egzamin. Więc to też pokazuje, że nie do końca ta wiedza się równo rozeszła po całym kraju i wśród kadry pedagogicznej. Tak, no bo jest część nauczycieli, która jest egzaminatorami, więc która jakby trochę więcej wie, i są nauczyciele, którzy nie są egzaminatorami. To jest ten przypadek na przykład matury próbnej, gdzie w zasadzie zostawiono tych nauczycieli z ocenianiem tego, i tak. Potem się okazało, że nawet w ramach jednej szkoły bardzo różnie te matury były oceniane, lub dzieci potem z tymi maturami chodziły po różnych innych nauczycielach, żeby sprawdzić, i rzeczywiście jakby była duża niepewność dotycząca sposobu oceniania, liczenia błędów ortograficznych, czy nieliczenia, tak, czy właśnie oceniania tej części pisemnej. Istnieje jeszcze coś takiego jak błąd kardynalny, to czego się wszyscy boją? Wszyscy się tego boją.
istnieje, ale tylko jeżeli czyli ktoś... taki błąd, który kasuje całą maturę, prawda? Tak, ale już to nie jest taki błąd, jak straszyło się kiedyś, że wystarczy, że ktoś przekręcił imię bohatera, to już jest błąd kardynalny. Teraz błąd kardynalny oznacza wykazanie się brakiem znajomości problematyki i treści utworu. Na razie spotkałam się przez całą moją pracę nauczycielską z jednym błędem kardynalnym. Po prostu młody człowiek na egzaminie maturalnym, bo pisałam, pomagałam mu pisać później odwołanie, to się nie udało, napisał, że Jacek Soplica ożenił się z Ewą. I całkiem ciekawa historia, tylko nie ta, którą znamy. No zwiększyła się też waga tej części pisemnej, więc, więc oczywiście zmniejszyła się rola. Wciąż można zdać maturę, nie mając błąd kardynalny w wypracowaniu? Bo błąd kardynalny zeruje. A, zeruje wszystko. Zeruje. Ale te inne błędy to są po prostu błędy rzeczowe i to, że na przykład młodzi ludzie w stresie, co jest takie zrozumiałe, pisali, że Stanisław Wokulski był autorem Wesela, no bo tylu tych Stanisławów na W mamy przecież na liście lektur. To nie jest żaden błąd, który będzie wzorował pracę. Tak się może zdarzyć. Po prostu trzeba ewidentnie przez całą pracę wykazywać się brakiem znajomości, treści i problematyki. Więc jest trochę lepiej niż jak było kiedyś w tych poprzednich maturach, bo wtedy wystarczyło napisać, pomylić Gustawa z Konradem i wszyscy już drżeli, że to jest błąd. Gustaw i Konrad to już poważna pomyłka. To więcej na ustnych, to też zdarzyło się mojemu uczniowi w stresie, uczniowi, który chodził na poziom rozszerzony. Cały czas uparcie stwierdził, że bohaterem pana Tadeusza jest Konrad i nie dało się go naprowadzić na tę odpowiednią drogę. I oczywiście musiał pisać poprawkę, znaczy zdawać poprawkę. A jak jest z innymi przedmiotami, z przedmiotami rozszerzonymi, czyli z biologią, fizyką, chemią? Mówi się o tym, że poziom tych egzaminów jest bardzo wysoki, że jest wręcz akademicki. Tak, tak. No trochę to się wiąże, o tym nie mówiliśmy, ale w ogóle o organizacji i strukturze tego egzaminu. W wielu innych krajach jest to jakby dużo bardziej przejrzyste i dużo bardziej uwzględnia opinie różnych środowisk, tak? To znaczy na przykład istnieją rady, w których są interesariusze, tak, z różnych środowisk. Znaczy, można by się zastanowić, czy w Polsce też tak nie powinno być, że wpływ na ten kształt matury mają nie tylko eksperci powoływani przez Centralną Komisję czy Ministerstwo, natomiast funkcjonuje jakaś rada, która w jakiś sposób na koniec pomaga w podejmowaniu tych decyzji i uniezależnia to też od też właśnie czy to wpływu, bo w praktyce nie ma żadnego wpływu ministerstwa, natomiast jeżeli matura okazałaby się trudna, no to wtedy oczywiście pretensje byłyby do pana ministra, że to właśnie przez ministerstwo ta matura jest trudna i to, co na pewno by się przydało, to właśnie takie uniezależnienie systemu egzaminacyjnego i większa jakby przejrzystość, jeśli chodzi o nadawanie kierunków temu egzaminowi. No bo on też służy. Większa rada, większa koalicja, tak? Tak, żeby w jakiś sposób reprezentowane były różne środowiska. No to pomogłoby też właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, w której właśnie egzamin z biologii nie jest układany wyłącznie jakby pod biologów, którzy nie wyobrażają sobie, żeby właśnie jakiegoś tam działu biologii nie było obecnego, no bo to powoduje, że właśnie obecność tych właśnie różnych specjalistów akademickich, że strasznie się poszerza ten zakres informacji, które tam są. Natomiast no trzeba oczywiście pamiętać, że to jest wszystko system naczyń połączonych, że matura jest odzwierciedleniem też podstawy programowej, tak? Czyli w jakiś sposób ma weryfikować to, co zapisano w podstawach programowych do poszczególnych przedmiotów. A czy ten próg zdawalności przedmiotów rozszerzonych, który miał wejść w tym roku, być może wejdzie za 2 lata, kto wie, czy on ma sens? Bo w tej chwili jest tak, to powiedzmy dla tych, którzy nie wiedzą, że absolwent może podejść do dowolnego egzaminu rozszerzonego, napisać go nawet na 2%, to nie ma żadnych konsekwencji. Jest mowa o progu 30%, tak jak jest w przypadku egzaminów podstawowych i czy to jest dobre rozwiązanie? To znaczy tak, bo
intencją matury jest to, żeby zweryfikować, czy właśnie ten absolwent ma ten podstawowy zasób wiedzy i umiejętności. Można by się nawet zastanawiać, czy matura nie powinna być obowiązkowa dla wszystkich, na przykład absolwentów liceów, a nie tylko tych, co chcą zdawać maturę. Więc ona weryfikuje właśnie tą podstawę. Tak? Natomiast jednocześnie uczniowie się specjalizują w tych obszarach, w których mają zainteresowania lub w których właśnie dokonują pewnych wyborów co do dalszej ścieżki kształcenia i można się spodziewać, że tam właśnie powinni mieć już bardziej specjalistyczne, wyższe poziomy umiejętności, więc jak najbardziej moim zdaniem jest to uzasadnione. Matura rozszerzona z języka polskiego jest trudna? Albo będzie w tym roku? Będzie wymagała myślenia. To na pewno. I nie da się jej zrobić tak po prostu siadając i po raz pierwszy przystępując do tego egzaminu, dlatego że ona nie wymaga wiedzy z treści lektur, tylko raczej pyta, jak to zostało zrobione i dlaczego. Czyli na przykład będą zagadnienia dotyczące komizmu, jak komizm na przestrzeni różnych epok może być realizowany w tekstach kultury. Czyli taka wiedza literaturoznawcza. Literaturoznawcza zdecydowanie. Bardzo ciekawa. Myślę, że o wiele przyjemniej będzie się pisało ten egzamin tym, którzy już są wprawieni w pisanie. Bo myślę, że to jest najważniejsze, że przede wszystkim trzeba pisać. Że to nie jest takie odpytywanie, że pochwal się tym, co znasz na przykład, bo przeczytałeś się w streszczeniach. Czy nie wystarczy być inteligentnym człowiekiem do napisania tej matury? Trzeba coś po prostu już wiedzieć. Trzeba coś wiedzieć, potrafić połączyć te wszystkie puzzle dotyczące lektur, to na pewno. I jeszcze tam będzie wskazane, przynajmniej w jednym z poleceń, bo to jest oczywiście są dwa, można wybrać sobie jedno, wskazana już lektura z puli tej rozszerzonej, na którą trzeba się powołać między innymi. Wspominaliśmy już o egzaminie ustnym. Jaka jest jego waga w całym egzaminie maturalnym? No i to jest chyba największy absurd tej matury i poprzedniej matury także, tej formule 2015 i tej jeszcze wcześniejszej, która była związana z prezentacją. Nawet na filologię polską nikt nie patrzy na wyniki matury ustnej z języka polskiego, więc to normalne, że budzi ten egzamin wielki sprzeciw młodych ludzi, bo to jest po prostu absurd. Jeżeli coś, co ich najbardziej stresuje, do niczego im się nie przydaje, to trochę nie ma sensu. A jaki jest sens ich odpowiedzi na to takiej ustnej, takiego wystąpienia przed komisją? Czy to jakoś weryfikuje ich umiejętności, ich kompetencje? Na pewno coś weryfikuje, tylko musimy wziąć pod uwagę też ten fakt, że wszystkie te matury ustne przez lata, one nie były nigdy ćwiczone w klasie, nie ma na to czasu, więc bardzo często młodzi ludzie po raz pierwszy przystępują do takiego egzaminu już w momencie, kiedy ten egzamin jest. W wielu szkołach nie ma próbnych matur ustnych, bo to wymaga wielkiej logistyki, żeby to wszystko przeprowadzić, więc to jest bardzo stresujące. Oni nie wiedzą, co powiedzieć, zaczynają, przede wszystkim milczą, jąkają się, wszystko im się myli. To tak jak ktoś nagle spytany o to, co lubi, jak jest zaskoczony, to nie jest w stanie nawet na to pytanie odpowiedzieć. I myślę, że to jest ten szok tego, że są nieprzygotowani. I druga sprawa, no to właśnie to, że no i gdyby gdzieś te wyniki były później istotne, motywacja była. To by była inna motywacja, na pewno. A ten pomysł miniony z prezentacją był lepszy? Ja byłam wielką przeciwniczką tego pomysłu, bo było widać, że po prostu czarny rynek kupowania prezentacji miał się bardzo dobrze i zdawały się absurdy na tych egzaminach. Ja nie tylko zdawałam taką maturę właśnie z prezentacją, także byłam już egzaminatorką, później przy tej maturze z prezentacją i to dochodziło do absurdów. Na przykład młodzi ludzie mówili o ulicy Baku w Warszawie przy omawianiu przedwiośnia, bo po prostu nie przeczytali, kupili chwilę wcześniej prezentację, nauczyli się na pamięć, przyszli i chcieli to szybko, jak najszybciej z siebie wyrzucić. Czyli pomysłem byłoby skasować tą część ustną, czy jakoś ją inaczej przeprowadzić? Teraz będę zlinczowana pewnie przez wszystkich młodych ludzi. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby człowiek potrafił się wysłowić i żeby potrafił bronić swoich, żeby w ogóle miał jakiekolwiek argumenty i potrafił bronić swojego stanowiska. Więc matura ustna dobrze, żeby była. Nie wiem, czy w tej formie i czy przy takich pytaniach, chociaż te pytania są dość ogólne. Na przykład pytania są teraz o motyw rycerski. Co o tym sądzisz? Więc to nie jest nic trudnego. Można się powołać na pieśń o Rolandzie, można i na Potop, a można i na Gwiezdne Wojny. Bo też egzaminatorzy mają zapisane w informatorach, że nie mogą pytać o szczegóły z lektur, tylko o refleksję. Więc ja się cieszę, że jest taka matura ustna, tylko chciałabym, żeby ona miała znaczenie.
No z jednej strony jest to pomysł właśnie na jakieś uelastycznienie, takie zdecentralizowanie tak trochę tej matury, żeby to było jakby bardziej elastyczne, żeby nie było tylko tych kilkudziesięciu pytań. Moi koledzy i koleżanki, którzy zajmują się pomiarem, psychometrią, oni woleliby, żeby właśnie było dużo więcej właśnie takich zadań, bo wtedy można bardziej precyzyjnie zmierzyć tak naukowo ten poziom, poziom umiejętności ucznia. Natomiast ta wypowiedź ustna jest jak gdyby ważna, więc na pewno ten element jest bardzo potrzebny. Ja pamiętam badania umiejętności z języków obcych, które prowadziliśmy w Instytucie Badań Edukacyjnych i w sytuacji, w której wypowiedź ustna pojawiła się na języku obcym dopiero na maturze, no to nagle się okazywało, że na lekcjach języka angielskiego czy też innych języków obcych bardzo rzadko się po prostu ćwiczy umiejętność mówienia, ponieważ no to nie było sprawdzane. Więc jak gdyby, jeżeli porzucimy wypowiedź ustną, no to wtedy na lekcję języka polskiego będzie się przede wszystkim pisać te rozprawki i rozwiązywać testy, natomiast no, nie będzie się kształcić umiejętności właśnie wypowiedzi, jakichś tam podstaw retoryki, tak, które też są ważne, czy debaty, dyskusji, które też są bardzo ważne w życiu. Więc to jest chyba bardziej kwestia wyważenia tych proporcji i zastanowienia się, czy rzeczywiście na przykład w tej części ustnej powinniśmy mierzyć umiejętność przywoływania faktów z lektur, tak, co jest w tych ujawnionej części, tak? Czy to rzeczywiście nie powinniśmy bardziej to ukierunkować na mierzenie właśnie umiejętności zbudowania takiej składnej wypowiedzi, pewnych podstaw umiejętności retorycznych, umiejętności komunikacyjnych. To teraz zadajmy sobie pytanie, co zyskalibyśmy, a co byśmy stracili, gdybyśmy zlikwidowali egzamin maturalny? Co byśmy stracili? Jeszcze nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo pewnie i tak by pojawiły się właśnie te egzaminy na wszystkie uczelnie, nie tylko artystyczne. A co byśmy zyskali? Może w końcu nauka nie służyłaby temu, żeby były oceny stawiane i żeby to był wyścig na punkty, tylko raczej byśmy sprawdzali, kto jest czymś zainteresowany, jakie ma umiejętności i... No właśnie, tylko jakoś trzeba by było to zweryfikować, co dalej z tym człowiekiem, więc myślę, że wtedy wszystko by się sprowadzało do jakiejś roli tworzenia projektów z danej dziedziny, która kogoś interesuje. Mhm. Matura jest, no, tak jak wspomniałem na początku, to jest ważny taki czynnik, który nam umożliwia właśnie zapewnienie tej jednolitości kształcenia i narzucenia pewnych standardów. I to jest jak gdyby podstawowa sprawa. Druga rzecz to jest właśnie ta funkcja taka selekcyjna, tak? W jaki sposób teraz te uczelnie miałyby przyjmować tych absolwentów. Tutaj no, można się tu wprowadzono to rozwiązanie, że w zdecydowanej większości przypadków, z wyjątkiem na przykład studiów artystycznych, właśnie decyduje ten wynik matury, chociaż uczelnie bardzo różnie sobie właśnie niektóre dodają, mają dużą dowolność w sterowaniu, co jest wymagane, co nie, w jaki sposób jest mnożone, dodawane. I tutaj też być może można by wprowadzić pewną elastyczność. W niektórych systemach na przykład wciąż się liczy średnia ocen. W innych wskazuje się, pisze się list motywacyjny. W tak, systemach się, za granicą, tak? Tak, w systemach zagranicznych, że tam jak gdyby wskazuje się też na jakieś tam inne rodzaje osiągnięć. Więc na tym można by się, tak, wolontariat, czy właśnie zainteresowanie, i wtedy uczelnia się bardziej przygląda temu człowiekowi, tak? Czy to jest... I to jest też na pewno ważny aspekt też funkcjonowania młodych ludzi, no, którzy może powinni rozumieć, że obecnie właśnie z jednej strony liczy się właśnie ta wiedza, ale też ważne jest zdobywanie innych umiejętności. W moim instytucie na przykład jest taka inicjatywa Moje Portfolio, system odznaka takich mikropoświadczeń, gdzie młodzi ludzie mogą gromadzić różnego rodzaju doświadczenia, typu wolontariat, tak, typu różnego rodzaju praktyki, czy inne zaangażowania społeczne, i co pokazuje, że to potem jest wartościowe. Nie chodzi nawet o studia, ale potem właśnie o przyszłą pracę zawodową, tak, czy rozwijanie własnych zainteresowań. Matura ma też taką funkcję bardzo mocno taką motywacyjno-regulacyjną, że ona jednak na dobre i na złe
wpływa na to, co robimy na lekcjach, co robimy w szkole. I tutaj można się zastanawiać, czy to właśnie tak to powinno wyglądać, że właśnie pilnujemy tych uczniów, żeby oni dobrze pamiętali tych wszystkich głównych bohaterów i jakie nosili stroje i czy też bardziej właśnie te lektury mogły być okazją do rozmowy o życiu, tak? Co czujesz, co bardziej nawiązywać do tych doświadczeń młodych ludzi. Natomiast no, to taka funkcja motywacyjna, że właśnie że to sprzyja uczeniu się, jest bardzo ważna i dlatego tak bardzo ważna jest ta zawartość, bo jeżeli ta matura jest mądra, no to wtedy też kieruje uwagę i aktywności nauczycieli i uczniów właśnie w stronę takich rzeczy, które są ważne, a pomija te, które może są jakieś tam drugorzędne. Tak, i bałabym się, jakby było to weryfikowane, jeżeli nie byłoby matury, jak nauczyciele też pracują i co robią na zajęciach, żeby nie dochodziło oczywiście do takich niebezpiecznych sytuacji, moim zdaniem, że młody człowiek spędza czas w szkole, a jest puszczony mu tylko film i w ogóle się nie uczy. A teraz jest to jakoś sprawdzane, nauczyciel też czuje się sprawdzany. To ta idealna matura co sprawdza? Taka, którą bym sobie wymarzyła. Mm-hmm. Ja bym chciała, żeby sprawdzała umiejętność wysławiania się, budowania zdań, argumentowania swojego własnego zdania, a nie zdania nauczyciela na temat danej książki, lektury, tekstu, kultury. I poruszania się właśnie po świecie kultury, szukania różnych motywów, łączenia tych puzli, współczesność i to, co już było, przeszłość. Myślę, że tak, że i przede wszystkim to pisanie i wypowiedź ustna są dla mnie najważniejsze, bo sprawdzają argumentację. Druga sprawa, paradoksalnie czytanie ze zrozumieniem, bo ciągle mamy z tym problem, jako przynajmniej nasze społeczeństwo, bo mogę mówić tylko o naszym. Widzę, jak z każdy nowy rocznik, zwłaszcza po pandemii, ma duży problem z zrozumieniem tego, co przeczytał. I także sprowadza się to do tego, że czytamy akapit po akapicie, czasami z uczniami szkoły podstawowej, ósmej klasy i zmuszam tych młodych ludzi, żeby powiedzieli, co właśnie przeczytali swoimi słowami, bo to jest bardzo trudne. A jak ona może uwzględniać to, że młodzież ma coraz więcej różnych swoich specyficznych potrzeb edukacyjnych, tak, swoich deficytów, no to mamy w tej chwili taką tendencję do tego, żeby badać, szukać takich trudności, tak? Czy ta matura jest w stanie też to uwzględnić? Tego się bardzo boję, dlatego że też jestem oligofrenopedagogką i pracuję głównie z osobami spektrum. I ani poprzedni, ten egzamin maturalny w formule 2015, ani ten nowy, w nowej formule, mimo że są egzaminy, arkusze dostosowane do osób spektrum, to one wcale nie są dostosowane, bo one po prostu mają interlinię 3 i większą czcionkę, a nadal są takie same pytania. Czasami jedno pytanie się może zmieni, bo nie ma pytania o poezję, ale już za chwilę drugie pytanie o poezję się pojawi. Oczywiście spektrum jest trudne, bo każdy inaczej będzie czytał tę rzeczywistość i to, że jedni będą mieli problem z odczytaniem symboliki w obrazie, a drudzy w tekście literackim, to trudno zrobić do tego egzamin odpowiedni. Mhm. Więc tutaj trzeba by było z punktacją, moim zdaniem, już lawirować i dopasowywać. Czyli kryteria oceniania, uwrażliwić, tak? Tak, zdecydowanie. I to, czy ktoś będzie potrafił wypowiedzieć się, wyrazić swoje zdanie, czy w wersji ustnej, czy pisemnej, moim zdaniem tak czy siak będzie potrzebne. Na pewno wielu osobom w spektrum chociażby będzie trudno wypowiadać się ustnie. No to będzie ogromny stres. Może tutaj by można było zasięgnąć porady psychologa czy psychiatry, który by wtedy zwalniał z takiego egzaminu, skoro ten egzamin nie jest brany pod uwagę nawet na filologii polskiej. Za to bardzo często są takie umiejętności i zainteresowania, które są bardzo typowe, bardzo można powiedzieć, że jakiś szablon człowieka, który myśli nietypowo, więc bardzo często są to języki obce. A polska szkoła, jak słyszę, że ktoś przynosi orzeczenie do szkoły, to z reguły usuwa tej osobie drugi język. Kiedy akurat te języki i gramatyka, która tworzy wzory, wydaje się najciekawsza w gruncie rzeczy, a trudnością jest na przykład historia. A matematyka jest niezbędna? Tak, jest, oczywiście, że jest niezbędna. Tak. Bardzo się zmienia sposób korzystania i z matematyki, i z umiejętności właśnie rozumienia tekstu i to, w jaki sposób powinno być też uwzględniane przez egzaminy. Te fakty, informacje mamy już w dużej mierze dostępne pod ręką.
jest kwestia właśnie oceny wiarygodności, jest właśnie kwestia rozumienia znaczeń, interpretacji, argumentacji, bo w jakimś stopniu musimy być jednak czymś lepsi od sztucznej inteligencji, która wiele rzeczy będzie robić za nas. I umiejętność też rozumienia otaczającego nas świata, czyli to, co tutaj wspomniano, czyli właśnie nie tylko lektury, ale też umiejętność czytania pewnego kontekstu społecznego, umiejętności obywatelskie, umiejętności społeczne. To można też rozwijać nie tylko na dedykowanych zajęciach, ale również właśnie na lekcjach języka polskiego. I to może potem mieć swój efekt w egzaminie, jakiś oddźwięk? To są właśnie próby i da się właśnie doskonalić egzaminy właśnie w tą stronę, żeby uwzględnić te właśnie różnorodne rodzaje umiejętności. Na pewno jest właśnie ważna ta kwestia dostosowywania do właśnie możliwości uczniów, właśnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To nie chodzi tylko o dostosowanie arkusza, ale też dostosowanie na przykład tej sytuacji całej egzaminacyjnej i wprowadzenie pewnej elastyczności tutaj właśnie dla niektórych grup uczniów. No też mieliśmy doświadczenie z edukacji uczniów z Ukrainy, dla których jak gdyby no nie chodzi tylko o to, żeby po prostu te polecenia były przetłumaczone na język angielski, na język polski, więc tutaj z tym też będziemy musieli się liczyć, że te egzaminy będą musiały też uwzględniać potrzeby coraz bardziej zróżnicowanych uczniów, ale też uczniów, dla których pierwszym językiem nie jest język polski. Mam nadzieję, że słuchają nas jacyś maturzyści, więc poproszę Państwa o krótką poradę na ten moment, kiedy zacznie się pisać maturę. Chciałabym, żebyście się dobrze wyspali. To jest najważniejsze. Tak, i ważne jest trochę też nabranie dystansu. Oczywiście matura jest bardzo ważna, natomiast są równie ważne rzeczy w życiu i nie jest to coś, co będzie decydować o całej Tak, niekoniecznie całej ona zaplanuje waszą całą przyszłość. Bardzo jeszcze raz dziękuję moim gościom, pani Aneta Korycińska. Bardzo dziękuję. Pan doktor Michał Sitek. Dziękuję. Wydawcą była Roma Leszczyńska, realizowała Milena Krupińska. Żegna się z państwem Aleksandra Daszkowska-Kamińska. Cieszymy się, że zainteresował cię nasz podcast. Masz ochotę na więcej? poznaj.radio357.pl. Najchętniej wybierane radio internetowe w Polsce.